państwo zaczęli gdzieś tam na rekomendy wywiadowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowa z dowódcą aspirantem Jakubem Jagielskim, sztandarowym ochotniczym Danielem Świdlem i asystującym starszym sekcyjnym Rafałem Sławą. Zanim sztandar komendy wywiadowej Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka, ojca młodszy kapitan Grzegorz Dziedzicki, ogniomistrz Grzegorz Woreczkowski, asystujący młodszy ogniomistrz Piotr Żul. Za sztandarami Państwowej Straży Pożarnej idą sztandary ochotników z Komborni, Woli Komborskiej i Jabłonicy Polskiej. Następnie sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rady Koordynacyjnej Brzozów. Następnie sztandar powiatu brzozowskiego i sztandar szkoły z Komborni imieniu profesora Migonia. Thank you.
Sigur! Počet! Stop! Vlevo! Zrov! Serdecznie też witam wszystkich posłów.
wszystkich samorządowców, także przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, wojsko, policję, straż pożarną, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wszystkie poczty sztandarowe, przedstawicieli kombatantów, szczególnie pozdrawiam słuchaczy Radia Fan. Witam wszystkich parafian i naszych gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. To uroczystość, którą chcemy też w jakiś sposób uhonorować dwoje naszych rodaków. Dokładnie matkę generalną Marię Sylwię Schneider, która poprzez 3 kadencje służyła siostrą służebniczką starowiejską, ale i też wielkiego naszego rodaka, bo możemy tak powiedzieć, gdyż kiedyś to była jedna parafia Jagonica, należała do Komborni. I tu właśnie pod okiem naszej pani Komborskiej wyrastało powołanie księdza Władysława Łukacza. Tu został ochrzczony, tu został dopuszczony do pierwszej spowiedzi, do Komunii Świętej. Tu przyjął sakrament bierzmowania, ale też tu cieszył się z odprawianej pierwszej mszy świętej prymicyjnej przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Wszystkich serdecznie witam. A teraz prosimy księdza arcybiskupa o modlitwę za naszą parafię, ale i też chcemy złożyć wspólnie dziękczynienie Bogu za obecność naszej Pani Komborskiej tu w naszej świątyni parafii. Dziękujemy bardzo serdecznie za przygotowanie tej uroczystości. Proszkowie, ale też wszystkim, którzy włączyli się w tych faktorów już wymieniania. Przychodzimy dziś, muszę powiedzieć, z takim uczuciem wdzięczności Panu Bogu za to wielkie dobro, za to piękno wiary i miłości, do jakiego zdolny jest człowiek. Miłości do Pana Boga, za wzorem Matki Najświętszej, miłości do naszej ojczyzny, bo przecież dzisiaj też ta uroczystość pulsuje tą wdzięcznością i tym napromieniowaniem ofiary tych, którzy tę ojczyznę kochali i w różny sposób wyrażali tę miłość. Tu Komornia jest chyba jedyną parafią diecezji, że pielęgnuje pamięć tych, którzy w szczególny sposób się zaznaczyli w historii naszego regionu i to w różnych dziedzinach, chociażby te tablice z licznymi powołaniami kapłańskimi, zakonnymi, sióstr zakonnych, dzisiaj także ta dodatkowa tablica tego bohatera, kapłana, jezuity, który w bardzo trudnych czasach, w bardzo bolesnych decyzjach jednak ciągle wybierał tę miłość Pana Boga, Kościoła, połączoną z miłością ojczyzny. Gdyby nie ofiary tych kapłanów, którzy się angażowali niekiedy wbrew opinii w te trudne sytuacje, żeby wspierać obrońców wolności, ta nasza ojczyzna nie doszłaby do tego poziomu świadomości narodowej i pragnienia zachowania tych wszelkich cnót. Oprócz tego, że właśnie przynosimy do tego ołtarza dzisiaj ten najpiękniejszy kwiat człowieczeństwa, jakim są relikwie świętych, tych świętych, ksiądz proboszcz zaprosił do tej mszy świętej i stanął u Matki Najświętszej, tej patronki świątyni, w tej pięknej świątyni. Ona za każdym razem, jak tu jestem, pięknieje, co mnie bardzo cieszy. A to jest też dowód gorliwości kapłanów, ale i wiernych, życzliwości, pragnienia, żeby to było miejsce święte i piękne. Dziękujemy więc Panu Bogu.
przepraszajmy, że niekiedy, a na co dzień, nie dociągamy do tych wzorców świętości, pełnienia woli Bożej, jaką nam zostawiła Matka Najświętsza, zostawili nam nasi święci. Panie, wszyscy sympatycy, patrioci zebrani na tej uroczystości, serdecznie jeszcze raz wszystkich witamy według godności, urzędów, precedencji. I przystępujemy do rozpoczęcia drugiej części naszej uroczystości. Zostanie ona poprzedzona odegraniem przez orkiestrę SPI Skrzynia i odśpiewaniem przez nas, uczestników tej uroczystości, hymnu państwowego w jego pełnym, czterozwrotkowym brzmieniu. Proszę Państwa o zajęcie godnej postawy. Mężczyzn proszę o zdjęcie nakryć głowy. Nie dotyczy kobiet, osób młodych, osób honorowych. Podczy sztandarowe i kompania honorowa. Patrząc na prawo, patrz, śpiew państwowy. Odczytam notę biograficzną przedstawiającą postać ojca księdza kapitana Władysława Gurgacza, jezuity, pseudonim Sen. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków. Tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnaty NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Tak w ostatnim słowie ksiądz Władysław Gurgacz zwrócił się do sędziów Wojewódzkiego Sądu Rejonowego w Krakowie, którzy 14 sierpnia 1949 roku skazali go na śmierć. Ksiądz Gurgacz był postacią wyjątkową. Młody jezuita, przesiąknięty duchowością ignacjańską i radykalizmem świętego Andrzeja Boboli. Dzięki nierozpoznanej chorobie objawiającej się silnymi bólami żołądka
został na kilka miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego odesłany do Gorlic, gdzie w miejscowym szpitalu był tam i pacjentem, i kapelanem, poznał chłopców z lasu, dziś wspominanych jako żołnierze niezłomni. Do wstąpienia do konspiracyjnego oddziału zmusiła w pewnym sensie księdza Gurgacza milicja. W klinicy, gdzie pełnił posługę od 1947 roku, zasłynął z płomiennych patriotycznych kazań. Wieść o tym dotarła do organów bezpieczeństwa, które dwukrotnie podjęły próbę zamordowania kapłana. Ksiądz Gurgacz w obawie przed utratą życia postanowił dołączyć do konspiracyjnej organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa, jednej z dziesiątek organizacji, które nie zgadzały się na zaprowadzenie komunistycznych rządów w Polsce i poprzez walkę starały się doprowadzić do odzyskania przez kraj niepodległości. Początkowo organizacja koncentrowała się na kształceniu młodzieży. Była w założeniu organizacją cywilną. Jednak w miarę działania w jej szeregach powstał również pion zbrojny, tak zwana żandarmeria, który ochraniał jej przywódców oraz przez akcje konfiskacyjne zdobywał fundusze na działalność konspiracyjną. Kierujący oddziałem Stanisław Biuro pseudonim Emir przywiązywał ogromną wagę do edukacji i etycznego prowadzenia działalności konspiracyjnej. Ksiądz Gurgacz nadawał się więc doskonale do posługi wśród członków tej tajnej grupy. Chłopcy, jak o nich mówił, odmawiali różaniec, uczestniczyli we mszach świętych, słuchali wykładów z historii starożytnej, filozofii i teologii. Jezuita miał pseudonim Ojciec i Sem. Ten drugi przydomek najprawdopodobniej pochodził od słów Servus Mariae, sługa Maryi. Polska Podziemna Armia Niepodległościowa prowadziła działalność w iście Robin Hoodowskim stylu. Żołnierze podziemia unikali stać zbrojnych, nie przeprowadzali akcji, które były uciążliwe dla miejscowej ludności, a rekwizyty dokonywali głównie wobec instytucji państwowych. Już po aresztowaniu ksiądz Gurgacz tak opisywał tamten czas. Do tego zagadnienia podchodziłem analogicznie jak dla czasu okupacji niemieckiej, kiedy to partyzanci utrzymywali się na skutek dokonywanych napadów na mienie znajdujące się w uwładaniu okupanta. Ponieważ nasza organizacja, Polska Podziemna Armia Niepodległościowa, do której ja należałem, działała nie z pobudek osobistych, nie z chęci zysku, lecz na skutek impulsu natury i przekonania, że obecny rząd polski nie jest wyrazem opinii większości społeczeństwa polskiego, nie stara się o interesy wszystkich obywateli, dlatego też uważałem, że zabierając mienie państwowe czy spółdzielcze, nie popełniałem przestępstwa. Posługa kapelana oddziału stała jednak w sprzeczności z posłuszeństwem wobec władz zakonnych, które bezskutecznie starają się nakłonić księdza Gurgacza do powrotu. Kapłan pisał: znalazłem się, może po raz pierwszy w życiu, w bardzo trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony winiłem to, co usiłowałem, a więc bezwzględne posłuszeństwo swoim przełożonym. Z drugiej strony dręczyła mnie obawa, że skoro pozostałem bez opieki moralnej, bez właściwego nadzoru tej grupy partyzantów, do której werbowano mnie na kapelana, to ludzie znajdujący się w tej grupie mogą zejść na manowce. 28 czerwca 1948 roku ksiądz Gurgacz został z zakonu usunięty dla niesubordynacji. Władze zakonne nie dopełniły jednak formalnych warunków zwolnienia. Między innymi nie było śladu doręczenia pisma informującego o dymisji. Prowincja zakonu musiała brać jednak pod uwagę, że działalność jezuity może dać władzom świeckim pretekst do uderzenia w zgromadzenie. W późniejszym śledztwie ksiądz Gurgacz przyznawał, że opuścił zakon bez zgody przełożonej, jednak nie był zbiegiem w naszym prawa kościelnego. Znacznie uszczuplony akcjami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oddział księdza Gurgacza 2 lipca 1949 roku dokonał próby rekwizycji pieniędzy bankowych, które miały umożliwić członkom grupy rozpoczęcie nowego życia na ziemiach zachodnich. Akcja nie powiodła się jednak i członkowie organizacji stali spytani. Nie było wśród nich księdza Gurgacza. Mógł uciec z Krakowa, oddał się w ręce władz. Tłumaczył później, że nie chciał pozostawić członków swojej organizacji i tak samo jego nie chciał ponieść odpowiedzialność. Ujęcie księdza Gurgacza do stanu propagandowego. Jego obecność w oddziale wykorzystywano, by pokazać szkodliwą działalność kościoła. Fabrykowano kompromitujące materiały, oskarżano go o wpajanie członków żandarmerii, nienawiści do ustroju, próbę obalenia go. Jego proces przeszedł w historii jako proces walki księdza Gurgacza. Był szeroko i kłamliwie relacjonowany przez ówczesną prasę i radio. Ksiądz Gurgacz bronił się sam i musiał czynić to bardzo zręcznie, skoro protokoły z rozpraw były fałszowane. 14 sierpnia 1949 roku został skazany na karę śmierci. Wraz z nim taki sam wyrok otrzymali także Stefan Balicki-Bylina i Stanisław Szajna-Orzeł. Skazany go osadzono w bloku śmierci Centralnego Więzienia przy Motylewie w Krakowie. Wyrok został wykonany 14 września 1949 roku, czyli w święto podwyższenia Krzyża Świętego na podwórku więzienia. Podobno odprowadzanych na miejsce egzekucji żegnał śmierć więźniów pod twoją obronę. Zapytany ostatnią wolę ksiądz Gurgacz poprosił, aby mógł wysłuchać pieśni do końca. Gdy pieśń umilkła, padł strzał.
Wyszyńskiego. Ekscelencjo, dostojny księża arcybiskupie, czcigodni kapłani, na czele z proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia świętego Marcina Kombona, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni goście, drodzy państwo. Dajemy hołd temu wielkiemu patriocie, wielkiemu kapłanowi, którym rozpoznajemy współczesnego męczennika. Ten kapelan działu żandarmeria w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców wydał się dobrowolnie w ręce komunistycznych oprawców, bo nie chciał porzucić towarzyszy broni, którym służył duchową opieką. Był to czyn heroiczny, wyrastający z najwyższych kwalifikacji moralnych oraz wielkiej siły charakteru. Szanowni Państwo, wcześniej podczas mszy świętej, modląc się za duszę świętej pamięci księdza Władysława Kurgacza i żołnierzy niezłomnych z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, prosiliśmy Pana Boga, by już nigdy więcej wojenna pożoga nie objęła naszej ojczyzny, by polskie patriotki i polscy patrioci mogli budować pomyślność Rzeczypospolitej jedynie swą pracą, pracą swych talentów na czas pokoju, a nie wysiłkiem swych pewnych wzorów. Wypowiadaliśmy modlitewne słowa także w intencji najszybszego zwycięskiego zakończenia wojny na Ukrainie, które położy kres rozszalałemu, sianemu tam przez barbarzyńskiego agresora złu. Ta wojna wpływa na nasze życie w różnych wymiarach. Między innymi unaocznia nam z wielką, aktualizującą mocą nie tylko okropności wojny, ale także ogromne znaczenie, jakie ma morale strony, która została zaatakowana. Ukraińcy są żelazną wolą marki, gotowością do ponoszenia ofiar, nierozstraszeńczą odwagą na polu bitwy, wymusili pomoc Zachodu, który nic wcześniej nie dawał mi żadnych szans. Heroiczny ukraiński opór stawiany rosyjskiemu najeźdźcy podkreśla znaczenie tego, co wiemy z naszej historii. Mówi nam ona przecież, że polskość i niepodległość zawdzięczamy temu, iż z pokolenia na pokolenie przekazywany był skarb patriotycznych wartości i wzorców postaw. Dlatego też pragnę z całego serca podziękować Państwu, wszystkim osobom i instytucjom, które na przestrzeni tylu lat znosiły i znoszą swój wkład w zbożne dzieło starania stania na straży pamięci o księdzu Burgaczu i żołnierzach Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, a także innych naszych bohaterach. Bóg Państwu za te wszystkie starania na niebie umocnienia naszej tożsamości narodowej zapłać. Proszę przyjąć moje najszczersze szczęść Boże. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Drodzy Państwo, cześć i chwała bohaterowi Polski Niepodległej, Polski Chrześcijańskiej, cześć i chwała księdzu Władysławowi Burgaczowi. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Niemca, który zabierze głos w imieniu ministra, szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kaczyńskiego. Wasza Ekscelencjo, Czcigodny Księża Arcybiskupie, Wielebne Duchowieństwo, szanowni inicjatorzy dzisiejszej uroczystości, wszyscy szanowni Państwo, poczytam list skierowany przez szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Serdecznie pozdrawiam uczestników uroczystości odsunięcia tablicy upamiętniającej księdza Władysława Kurgacza, pseudonim Sem. Przez ostatnie 3 stulecia my, Polacy, niewiele zaznaliśmy wolności. Była to cała epoka wypełniona zmaganiami o niepodległość, o prawa do pielęgnowania własnej tożsamości narodowej, języka i tradycji. Pośród walczących znalazło się wielu duchownych, nie tylko żarliwych kapłanów, ale także wielkich patriotów. Za swą postawę płacili często najwyższą cenę, tracąc życie na bitewnych polach i w miejscach kaźni. Quempi diligunt adolescens moritur. Ukochani przez Bogów umierają młodo, mówi stara rzymska sentencja i jest w niej wiele słuszności. W 1944 roku
w wieku 35 lat zginął śmiercią męczeńską w krakowskim więzieniu na Montelupich ksiądz Władysław Burgacz. Człowiek o drobnej, młodzieńczej posturze, ale jakże potężny wiarą i duchem. W tych wyjątkowo dramatycznych i okrutnych czasach ksiądz Burgacz niósł duchową pociechę żołnierzom antykomunistycznego podziemia i dbał o to, by podejmowane przez nich działania były zgodne z chrześcijańską etyką. Niczym prawdziwy ojciec nie opuścił ich, oddając się w ręce stalinowskich oprawców. W trakcie rozprawy ksiądz Burgacz skierował do sądzących następujące słowa. Każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi przeciwników i obróci się wam na zgubę. Były to słowa prawdziwie prorocze. Przemoc bowiem nie jest oznaką siły, lecz słabości, która po latach doprowadzi do upadku komunistycznego reżimu. Dziś to właśnie ksiądz Władysław Burgacz odnosi swoje pośmiertne zwycięstwo. Także dzięki inicjatorom ufundowania w Komborni poświęconej mu tablicy. Podpisał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pan minister Jan Józef Kasprzyk. Dziękujemy panu Wojciechowi Niemcowi, specjaliście Wydziału Organizacji Uroczystości w Departamencie Uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W imieniu wojewody podkarpackiego, pani Eweleniarz, głos zabierze wojewoda podkarpacki, pani Jolanta Sawicka. Możliwości pożegnania się z najbliższymi, umierali, a ich ciała grzebano w ukryciu w masowych mogiłach. Jednak pamięć o nich przetrwała mimo wielu lat wybieranej serc z umysłu Polaków. Kiedy wreszcie odzyskała należne miejsce w historii, dbajmy o to, by piętnowały ją kolejne pokolenia. Przypominajmy o życiu i działalności żołnierzy niezłomnych, żołnierzy Armii Krajowej, oraz członków wielu innych antykomunistycznych organizacji. Słowa uznania kieruję do organizatorów dzisiejszych uroczystości. Dziękuję państwu za inicjatywę upamiętniania ważnej dla naszej lokalnej historii postaci, za pamięć o człowieku, dla którego słowa Bóg, honor, ojczyzna to wartość. Dzięki temu możemy być pewni, że pamięć o nim żyje, dopóki jest pilnowana w sercach i umysłach potomnych. Wszystkim państwu życzę dobrego zdrowia, szybkiej pomyślności oraz satysfakcji działań podejmowanych na rzecz ojczyzny. Dziękujemy wicewodzie kabrackiemu pani Jolancie Sawickiej. Obecnie proszę o zabranie głosu pana doktora habilitowanego Filipa Musiała, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u i współautora jednej z pierwszych publikacji o księdzu kapitanie Władysławie Burgaczu pseudonim SEM pod tytułem Osądź mnie Boże, ksiądz Władysław Burgacz, kapelan Polski Podziemnej. Panie dyrektorze, proszę o zabranie głosu.
Szanowny biskupie, przewodniczący księżom, państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, szanowni państwo. Ojciec Władysław Gurgacz, jezuita, mistyk, malarz, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Był reprezentantem pokolenia, które urodziło się jeszcze w niewoli, ale wychowało się już w wolnej Polsce. Wychowywane było do wolności przez tych, którzy przywrócili Polskę na mapę Europy, tych, którzy dobrze pamiętali, czym jest smak niewoli, dobrze pamiętali, czym jest nadzieja, też o tym, że Polska niepodległość kiedyś odzyska. Pokolenie wychowanków II Rzeczypospolitej nie mogło i nie chciało się pogodzić ani z agresją niemiecką z roku 1 września 1939 roku, ani z agresją sowiecką. Nie pogodziło się także z ponownym zajęciem Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną w latach 1944-45. I to pokolenie wzięło na swoje barki trud wychowywania tych, którzy dorosłość zaczęli tuż przed II wojną światową albo już w latach II wojny światowej. Tych, którzy byli tym kolejnym ogniwem w łańcuchu niepodległościowych działaczy walczących o to, by Polska mogła być krajem niepodległym. By Polska mogła być prawdziwie wolną Rzeczpospolitą. Tym, na co dzisiaj zwracamy uwagę w sposób szczególny i wydaje mi się, że ma to rzeczywiście istotne znaczenie, to, że dla księdza Gurgacza służba ojczyźnie była oczywistością, ale jeszcze istotniejsze w jego charakterze, w jego działania, była służba bliźniemu. To jest to, co decydowało o zejściu do podziemia już po wojnie, wtedy, kiedy wydawało się, że sprawa Polska jest przegrana, już po sfałszowanych wyborach. To jest tym, co otrzymało go w tym podziemiu z chłopakami, jak ich nazywał, w tych najcięższych latach. I to był ten element, który sprawił, że oddał się w ręce bezpieki, mając głębokie przekonanie, że skoro prowadził tych chłopców w lesie, wychowywał ich w lesie ich nauczał, to musi z nimi odbyć także tą ostatnią drogę. Musi być z nimi w tym czasie największej próby. W ubeckiej katowni, a później pod ścianą śmierci w więzieniu przy ulicy Montelukich. Bardzo dziękuję Państwu za to, że tę tablicę dzisiaj możemy odsłonić, dlatego że tego typu wydarzenia mają kolosalne znaczenie. Świadczą o świadomości historycznej lokalnej społeczności, a suma pamięci lokalnej składa się na to, co jest naszą narodową tożsamością. Mamy więc kolejne wydarzenie, które dowodzi, że dziś w wolnej Rzeczypospolitej chcemy organizować się wokół idei niepodległościowej. Chcemy organizować się wokół takich postaci. Jak ojciec Władysław Gurgacz, chcemy organizować się wokół idei, które przyświecały partyzantom pobojowego podziemia niepodległościowego. Dziękujemy panu drogi i panu udziałowi. Szanowni Państwo, obecnie nastąpi odsłonięcie tablicy pamięci. Odsłonięcia tablicy wykonają pani Urszula Mrozek, córka siostrzeńca, ojca księdza kapitana Władysława Gurgacza. Ksiądz Andrzej Wydrzyński, proboszcz parafii pod rodzajem Matki Bożej Pocieszenia świętego Marcina w Kombodni. Pan Henryk Kozik, członek Rady Konsultacyjnej w sprawie działaczy opozycji i osób represjonowanych województwa podkarpackiego. Pan dr Piotr Szopa, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Partii Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Zapraszam Państwa do usunięcia tablicy. Podczas nadzorowej kompanii Orowa. Baczność! A prawo! Chodź! Podczas nadzorowej kompanii Orowa. Baczność! Oczy sztandarowej kompanii Orowa, bocznik! Podczas sztandarowej kompanii honorowa. Baczność!
zwycięstwo i odwagę tych, którzy przydali krew za wiarę i ojczyznę. Pobłogosław tych wszystkich, którzy przygotowali tę tablicę upamiętniającą ofiarę życia księdza Władysława Gordziacza. Ich słowa wyryte w kamieniu utrwano w pamięci jego bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boczy sztandarowie kompania numerowa, spocznij! Szanowni Państwo, zgodnie z poleceniem ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej zostanie odczytana rota przysięgi. Oczy sztandarowej kompania honorowa, baczność! W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży ich honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przez niego dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi to pomóż Bóg! Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Tym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią. Oczy sztandarowej kompania honorowa, spocznij! Szanowni Państwo, za chwilę odczytany zostanie przez kapitana Jana Jastrzębskiego, dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, apel pamięci i oddana trzykrotnie salwa honorowa dla uczczenia ojca księdza kapitana Władysława Gordziacza, pseudonim SEM, kapłana niezłomnego, kapelana oddziału żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Oczy sztandar i kompania honorowa, baczność! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy komborni ziemi krośnieńskiej, parlamentarzyści i samorządowcy, osoby duchowne, uczniowie i nauczyciele, strzelcy i harcerze, żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, funkcjonariusze, druhowie, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu przy tablicy upamiętniającej jezuitę księdza Władysława Gordziacza pseudonim SEM, aby przywołać postać kapłana niezłomnego, kapelana oddziału żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, zamordowanego przez polskich komunistów za wierność Bogu i ojczyźnie. Jednocześnie oddajemy hołd w obronie niepodległego bytu państwa polskiego wszystkim bohaterom powstania antykomunistycznego, walczących o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu się reżimowi komunistycznemu, którzy nigdy nie poddali się totalitarnej ideologii niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu oraz zawsze i wszędzie byli wierni Polsce i narodowi polskiemu. Wzywam wszystkich rodaków, dla których sprawy Polski i narodu polskiego były dobrem najwyższym, a swoją odwagą ofiarą życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Stańcie do apelu! Wołam walecznych obrońców Rzeczypospolitej 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Przywołuję żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Batalionów Chłopskich
oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. W pełni zasłużyliście na wielki szacunek i podziw za nieugiętość w walce. Często brawurę, za wytrwałość i wierność przysiędze żołnierskiej, za wielką miłość do ojczyzny. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterów polskiego państwa podziemnego, a wśród nich generałów Leopolda Okulickiego Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance, i Augusta Emila Fieldorfa Nila, dowódcę Kedywu, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Przywołuję wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz uczestników konspiracji, administracji wszystkich rodaków z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli pójść z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Was wzywam, znani i nieznani żołnierze, walczący w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji NIE, Delegatury Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego, Narodowo-Ludowej Organizacji Walki, Organizacji Wojskowej WIL, Tajnej Armii Polskiej, Konfederacji Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz innych organizacji niepodległościowych, którzy zginęli z bronią w ręku, wierni ideałom złożonej przysiędze, walce o niepodległą Polskę, najeźdźcom niemieckim i sowieckim oraz byli mordowani w więzieniach Gestapo, NKWD i UB. Dzisiaj bądźcie razem z nami. Niech ofiara waszego życia da nam i młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o sprawiedliwą, narodową i chrześcijańską Polskę, której wy, dając swoje postawę piękne świadectwo patriotyzmu, poświęciliście to, co najcenniejsze, swoje życie. Stańcie pośród nas za apelu! Was wzywam, bohaterskie córki narodu polskiego, które nie szczędziły swego trudu i życia w walce o ojczyznę, w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych polskich organizacjach niepodległościowych. Matki i żony, które przezwyciężając swój ból i lęk, oddawały swych synów i mężów ojczyźnie, ponosząc trud życia codziennego, będąc jednocześnie łączniczkami, kolporterkami, sanitariuszkami, służącymi pomocą, otuchą, podporą i schronieniem dla swych bliskich, a w modlitwie polecałyście ich los Bogu w Trójcy Jedynemu i Jego Świętej Matce Królowej Korony Polskiej. Stańcie do apelu! Wzywam bezbronnych, bohaterskich mieszkańców wsi miast oraz liczne społeczności lokalne mordowane przez Niemców, Sowietów i komunistów za niesienie pomocy i współpracę z Narodową Organizacją Wojskową, Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość i innymi polskimi organizacjami niepodległościowymi, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. Stańcie do apelu! Przywołuję kierownictwo członków i żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej walczących na ziemi sądeckiej. Wołam patriotycznych mieszkańców Sądecczyzny wspierających żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam rodaków zamordowanych 14 września 1949 roku strzałem w tył głowy przez oprawców Urzędu Bezpieczeństwa
krakowskim więzieniu katowni przy ulicy Montelupi. Jezuitę, ojca kapitana Władysława Gurgacza, pseudonim Sem, z Jabłonicy Polskiej. Kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, odznaczonego pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Podporucznika Stefana Balickiego, pseudonim Bylina. Oficera pierwszej Armii Wojska Polskiego. Partyzanta oddziału Żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Sierżanta Stanisława Szajnę, pseudonim Orzeł, Jacek Stach i Zemsta. Żołnierza Polskiej Obrony w Szuminie, w powiecie samborskim i uczestnika akcji Burza. Podoficera Armii Krajowej, oddziału Straży Zrzeszenia Wolność Niezawisłość w powiecie brzozowskim i samodzielnego batalionu operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych majora Antoniego Żubryda. Partyzanta oddziału Żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Pełni zasłużyliście na wielki szacunek i podziw za nieugiętość walce, często brawurę, za wytrwałość i wierność przysiędze żołnierskiej, za wielką miłość do Boga i ojczyzny. Stańcie do pełu! Przywołuję działaczy 4. Rządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanych 1 marca 1951 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Pułkowników Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk, i Mieczysława Kawalca, pseudonim Zwik. Podpułkownika Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra. Majorów Józefa Rzepkę, pseudonim Znicz, Franciszka Błażeja, pseudonim Tadeusz, Józefa Batorego, pseudonim Argus oraz kapitana Karola Kmiela, pseudonim Grom. Pełni zasłużyliście na wielki szacunek i podziw za nieugiętość w walce, często brawurę, za wytrwałość i wierność przysiędze żołnierskiej, za wielką miłość do ojczyzny. Stańcie do apelu! Przywołuję rodaków ziemi podkarpackiej, poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych przez niemieckiego i syryjskiego okupanta. Wzywam polskich więźniów sowieckich katowni na Wileńskich Łupiszkach, lwowskich Brygitkach, na Moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łódzku, Równem, Gołomyi i Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, skrycie zamordowanych i pogrzebanych w bezimiennych mogiłach. Wołam ofiary zbrodni katyńskiej, kapitana Józefa Władysława Bratowskiego, syna Jada, urodzonego w Korczynie, porucznika Jana Bienia, syna Andrzeja, urodzonego w Kruszcienku Niżnym, porucznika Józefa Długosza, syna Jana, urodzonego w Korczynie, porucznika Zygmunta Jana Grabowskiego, syna Władysława, urodzonego w Korczynie, porucznika Andrzeja Pelczara, syna Jana, urodzonego w Kruszcienku Wyżnym, podporucznika Władysława Pelczara, syna Jana, urodzonego w Kruszcienku Wyżnym, posterunkowego Policji Państwowej Józefa Kubala, syna Jakuba, urodzonego w Kruszcienku Niżnym, posterunkowego Policji Państwowej Władysława Waszkowicza, syna Ignacego, urodzonego w Komborni. Pełni zasłużyliście na wielki szacunek i podziw za wytrwałość i wierność przysiędze żołnierskiej, za wielką miłość do ojczyzny. Stańcie do apelu! Do was wołam, więzieni w latach 1944-1949 w obozie niemieckim numer 270 na terenie ZSRR i tam zabijani pracą ponad siłę w miejscowości Borowicze, rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego, umierający z głodu, mrozu i chorób, a wśród was żołnierzy Armii Krajowej, Lutonowy Janie Rymarzu i kapralu Stanisławie Balawajderze, zamęczeni w Borowicze za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do pełu! Wzywam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o bohaterach walk o wolność i niepodległość narodu polskiego nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzeniania tradycji niepodległościowej nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków. Stańcie do pełu! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli,
którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Stańcie do pełu! Przywołuję komandę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, profesora Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich rodaków, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i zginęliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu! Do was wołam, tych, którzy po 1944 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. I do was, synowie i córki tej ziemi, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, którzy kontynuowaliście walkę o niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą. W walce z sowieckim okupantem, narzuconym siłą systemem komunistycznym, którzy po wojnie cierpieliście prześladowania za wierność Bogu i ojczyźnie. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i bezgranicznego umiłowania i oddania ojczyzny. Do was się zwracam, podobni żołnierzy, patriotów, bohaterów, którzy odeszli jako wierni synowie, bracia i siostry naszego narodu. Was wszystkich zobowiązuję przez wzgląd na pamięć waszych ojców, dziadów, pradziadów, cichych bohaterów waszego dziedzictwa, którzy pokojem i dobrem, pracą, służbą, walką i czynem przekazali wam pierwiastek świętej wiary. Nie zapomnijcie! Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski, ojczyzny naszej! Dziś z dumą realizujemy ich testament zawierający się w kaśle. Bóg, honor, ojczyzna! Chwała bohaterom! Dla uczczenia męczeństwa kapelana księdza Władysława Gurgacza, pseudonim szef, jego towarzyszy oraz córek i synów narodu polskiego, salwa honorowa! Sztandarowej Kompanii Honorowa Baczność.
Wieś reprezentacyjna Wojska Polskiego.